Witam Was serdecznie. Ja nazywam się Aleksandra Kęcik, a koło mnie siedzi pasjonatka dinozaurów i kotów, Tosia. W Wojewódzkim Ośrodku Kultury jestem plastykiem i za wszystkie działania plastyczno-graficzne odpowiadam. I właśnie w związku z tym chciałabym Wam zaproponować taką zabawę z dziełami sztuki. Czyli mianowicie spróbujemy sobie ponaśladować dzisiaj Picassa, który malował naprawdę przedziwnie. Malował w ten sposób, że na przykład był w stanie namalować buzię tak, że nos namalował z boku, usta trochę też, ucho widzę jest jeszcze pod oczami. A my wiemy przecież, że uszy nie są pod oczami. Tak, Tosiu? Dokładnie. A oczy namalował tak, jakbyśmy patrzyli na buzię prościutko, prosto, jakby była zwrócona w kierunku nas. I właśnie taką pokawałkowaną buzię dzisiaj zrobimy. Do naszej zabawy będzie nam potrzebna plansza, coś do pisania i kostki. Jeżeli nie macie kostek, to będziecie mogli patrzeć, jakie nam wypadają tutaj z Tosią numerki i razem z nami rysować. Nasza gra plastyczna będzie polegała na tym, że w zależności od tego, jaki nam numerek wypadnie na kostce, to taki element twarzy będziemy rysować. Na przykład... Tak, Tosia mi podpowiada bardzo, bardzo ważną sprawę, że jeżeli wypadnie nam szóstka, wtedy będziemy mogli sobie wybrać jakiś element z tej naszej planszy. Zaczniemy od owalu twarzy. Tosiu, proszę. Wyszła nam trójka. O, to taki trudny mamy trochę. Dasz radę, Tosia? Nie wiem. Tu usta, taka falka i tu taki nosek jakiś wystający. W prawo linia idzie i wraca. Świetnie. Bardzo fajnie. To się udało. Widzisz? Udało się. Nawet nie wiedziałam, że mi się uda. A udało się. Bardzo fajnie. Teraz każde oczko będziemy rysować oddzielnie. Tak. Jedno oczko będzie takie. A drugie? Takie same, ale heca. No, ale Picasso zrobił dokładnie tak samo. Jedno oko narysował małe, a drugie dwa razy większe. No. Teraz nos. Gdzie to nos zrobimy? Dwa. Taki. Uszy? A, jeszcze jedno. No tak, masz rację. Zapomniałaś o języku, mama. Zapomniałam. 6. Możesz sobie wybrać. Wiedziałaś, co zrobić. Jakie wielkie ucho. O, z serduszkiem w środku. To narysujmy jeszcze szyjkę i ramiona, albo sukienkę. Tło. I tło, tak.
Sześć. Możesz sobie wybrać. Zgadnę, że wybierzesz kółeczka. Czy nie? Sześć. Ale dobrze. Nie, nie, ale kreski, tak kreski. Dobrze. Dziękujemy bardzo za wspólne rysowanie i mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.